Mam na imię Michał. Miałem 8 lat, kiedy razem z moją młodszą siostrą Anią i bratem Romkiem trafiliśmy do SOS Wioski Dziecięcej. Nasi rodzice nie zajmowali się nami dobrze. Teraz wiem, że to dlatego, że byli chorzy. Chorzy na chorobę alkoholową. W domu często nie było co jeść i było zimno, a ja nie chodziłem do szkoły. Czasami zostawaliśmy sami na kilka dni i wtedy ja musiałam zajmować się młodszym rodzeństwem. W domu często też były awantury. Dlatego pan sędzia zdecydował, że przeniesiemy się w inne miejsce, że już nie będziemy mieszkać z rodzicami. Tych miejsc było kilka. Dziś już nie bardzo pamiętam, jak się nazywały. Ale w końcu trafiliśmy do domu. SOS Wioska Dziecięca to takie osiedle podobnych domków. W każdym domku mieszka oddzielna rodzina SOS. W moim jest mama SOS Ewa i tata SOS Robert. Niektórzy mówią, że to moi rodzice zastępczy. Opiekują się nami, dopóki moi biologiczni rodzice nie wyzdrowieją. Mówię do nich ciociu i wujku, bo ciocia Ewa mówi, że przecież mam mamę i tatę. Teraz zawsze mamy co jeść i jest ciepło, a ja nie muszę się martwić, czy Ania jest przewinięta i czy Romek nie krzyczy w nocy. Wujek Robert mówi, że teraz mogę być dzieckiem, bawić się, uczyć i spotykać z kolegami. W wiosce jest też taki specjalny budynek, gdzie pracują inni wujkowie i ciocie. Oni są pedagogami i psychologami, którzy pomagają nam poukładać sobie w głowie to wszystko, co się z nami stało. Ostatnio w jednym z domków powstało coś, co nazywa się Centrum Specjalistyczne. To takie fajne miejsce, gdzie jest basen z kulkami, drabinki i różne huśtawki. Co tydzień chodzę tam na zajęcia. Podobno dlatego, że mama piła przed moim urodzeniem i muszę w pewne rzeczy włożyć więcej wysiłku niż inni. Ale teraz nawet w szkole idzie mi lepiej. W centrum często spotkam Asię, która przychodzi tam z mamą do logopedy. Asia też jest podopieczną SOS Wiosek Dziecięcych, ale wcale nie mieszka w wiosce. Mieszka ze swoją mamą i tatą i czwórką rodzeństwa w małej miejscowości, niedaleko nas. Jak tłumaczyła mi ciocia Ewa, jej rodzina przechodzi kryzys, czyli trudny czas. To może zdarzyć się każdemu. Dlatego Asia chodzi do świetlicy SOS Rodziny w swojej miejscowości. Tam dzieci się razem bawią, odrabiają lekcje i jedzą ciepły posiłek, a rodzice dostają pomoc przyjaciół w trudnych chwilach. Nie żeby w naszej wiosce nie było fajnie, ale życzę Asi, by jej rodzina poradziła sobie lepiej niż moja i żeby mogli zostać razem. Ciocia Ewa mówi, że rosnę jak na drożdżach. Nie wiem, co to te drożdże, ale rzeczywiście jestem coraz wyższy. Jak już bardzo dorosnę, to myślę, że wyprowadzę się z wioski do młodzieżowej wspólnoty mieszkaniowej SOS. Tam mieszka młodzież, która chce nauczyć się większej samodzielności. To taki wstęp do dorosłości, do usamodzielnienia. Ciocia mówi, że usamodzielnię się dopiero, jak pewnie stanę na własnych nogach. Jak będę miał pracę i będę potrafił utrzymać mieszkanie. To utrzymywanie jest podobno dość trudne, ale już bardzo dużo dzieci z wiosek to potrafi. Więc myślę, że ja też dam radę. A wiecie dlaczego? Bo mam wokół siebie tak wiele osób, które mnie wspierają. Bardzo wam za to dziękuję. Michał.